Witam Was, moi drodzy, po przerwie. Następny filmik. Wieża trochę się pozmieniało, trochę rzeczy wskoczyło więcej. Ogólnie robota idzie. Co to teraz Wam pokażę, nie? Pochwalę się trochę. Dobra, najważniejszy taki efekcik to podłogę położyliśmy z Wójtkiem w salonie. Oczywiście jeszcze nie do końca, jeszcze to jest... Gres d'Argues oręż pastoralny, nie? Tak, jak widzicie. Bardzo ładny efekt, podoba mi się strasznie. I co? Ogólnie trochę też jakoś super równe nie były, ale myślę, że wyszło fajnie, nie? Tak wszędzie się starałem jak najlepiej, żeby to równiutko było. I co? Jeszcze nam zostało tam trzy płytki. Tam trzy płytki wlecą. Elegancko. Tam już stałe wlecieliśmy, już nie robiliśmy żadnych łączeń. Tam też będzie taka szafa pod zabudowę. W środku to będzie... Będzie też inaczej. Tutaj trzy płytki jeszcze padną. I co? I tu pod oknem, nie? Trzeba będzie wjechać płytkami. Klej nadrzuciliśmy, żeby ten... Żeby za grubo na raz nie było. A tam mam, tutaj mam pomiędzy posadzką a oknem, to jeszcze na dole jest XPS wklejone, nie? Żeby jeszcze mostek termiczny zniwelować. No i teraz trochę o... Tutaj jeszcze widać tego XPS-a żółty tutaj, nie? No to tutaj gdzieś centymetr kleju jest teraz, no i teraz tutaj ładnie, fajnie pod okno przyjdzie płyteczka. Będzie malina, nie? No i co? Listwy dzisiaj kupiliśmy, listwy. Widać czy nie widać? Bo to jest pytanie. O, takie fajne listwy. Bardzo ładnie się zgrywają. Także tak będą na razie one tylko tak są położone tutaj. Tak dla oka, żeby fajnie było. Także będzie super. I co, tam na żadne systemy nie kładliśmy, tylko normalnie na krzyżyki i też wychodzi. Tu fajnie, super wyszło w ogóle, bo pod kominkiem równiutko. Jestem zadowolony. Co tam dalej z takich nowineczek, to o, wszędzie plafoniki. Plafoniki z Allegro były zamawiane. Takie plafoniczki. 7 tutaj w kuchni. I tutaj... Tutaj w salonie 3 i 3 tutaj nad częścią z telewizorem. A tutaj z takim słabszym światełkiem będą przy kominku takie, nie? Że to, tu takie jest ciepłe, słabsze światło, że takie bardziej nastrojowe będzie. Jak w kominku na przykład się rozpali. No i tutaj moja Elwirka zamówiła taki też z Allegro, tam miesiąc czasu na niego czekaliśmy. Taki, nie wiem jak to nazwać, żyrandol czy jak to tam się nazywa. Takie na kablach wiszą wariaty. Tam mają takie jakieś mankamenty malutkie, te lampki. No ale co? Już człowiekowi się nie chce tego tam, bo mógłby to reklamować i tam cudować, ale tak widzę. Kabelki gdzie nie gdzie takie są. One chyba jak się o siebie ocierały, to tak, taki nalocik się zrobił czarny, będzie trzeba wyczyścić. No i co jeszcze mogę wam powiedzieć? Aha. Tu gniazdka, nie? Gniazdka to ja sam wszędzie te gniazdka, włączniki to są Simon 10 seria, nie? Gniazdka tutaj w części właśnie z RTV tu było 4 u góry, 4 na dole. Tutaj ta szyna pod płytą idzie właśnie na tam na jakieś kable, nie? Jeszcze jakieś końcówki będę musiał tutaj zamontować. Jakieś plastiki kupić ładne. No tutaj jest właśnie ten antenowy i internetowy, ten telewizyjny i internetowe gniazdo. To już końcówki kupiłem, to też zamontuję. I co jeszcze? Aha, włączniczki takie. To są włączniki Simon 10, nie? One właśnie chyba najlepsza cena do jakości, bo są fajne jakościowo.
Tylko że ta seria Simon 10, to one kable się przykręca, nie? Normalnie skręca na śrubki, nie? Simon 10. O, tutaj na schody to jest ten łącznik podwójny schodowy. A tutaj znowu mam serię, to jest ta Simon 54, nie wiem jak ktoś tam na pewno już patrzył za włącznikami, bo ona trochę inny design, nie? Gdzie tu takie zaokrąglone jest. Wujek, weź nie mieszaj na chwilę! Nie wiem czy mnie słychać, bo wujek to nie ma przewag, ciągnie robotę, nie? O. Tutaj jest właśnie ten łącznik Simon 10, widzicie, on ma taki design, a tu jest łącznik Simon 54, ma taki design. I one się różnią tym, że te Simon 10 są w środku przykręcone śrubokrętem, przewody się przykręca śrubokrętem, a w tych Simon 54 się tylko wciska, nie? Także to już jest jakieś takie udogodnienie fajniej. No i te Simon 54 mają metalowe ramki w środku, znaczy te obudowy jakby w środku mają metalowe, a te mają plastikowe, ale to w niczym nie przeszkadza i te są tańsze, nie? Te Simon 10, a tutaj w Simon 54 musiałem wziąć, ponieważ do Simon 10 nie było tego łącznika, to jest podwójny roletowy, nie? Tutaj jest jedna roleta, tutaj są właśnie na te okno tarasowe podwójna roleta, tutaj jest na te duże okno z przodu, no i tutaj włącznik światła, nie? No i tylko właśnie ze względu na ten podwójny roletowy musiałem wziąć z innej serii to, nie? To wtedy cały komplet razem z ramką. No a tak ogólnie mam ten Simon 10 i powiem wam, jestem mega zadowolony, nie? No, także tutaj właśnie, o, tu jest jedna roleta, tutaj są dwie rolety i tu jedna, nie? No jeszcze z takich różnic to ten Simon 54, jak naciśniemy roletę, przycisk rolety, to on zostaje tak i roleta sama idzie na dół, nie? I także pójdzie na dół i różnicówka, czy co tam, krańcówka rozłącza i roleta stoi, nie? A wtedy możemy tylko nacisnąć sobie do góry albo na neutrala, nie? I wtedy pójdzie do góry albo neutral, tak? No, a w tej serii właśnie, a tu wam jeszcze pokażę, o tutaj ten wyświetlacz do rekuperatora, nie? Zamontowałem tak fajnie na ścianie. Nie wiem, chyba się odbija światło, nie? O, 13,5 stopnia jest, nie? 8 stopni na dworzu. Trzeba przepalić go w kominku. Nawet nie ma kiedy palić w tym kominku, nie? O, i co? I pójdziemy teraz do góry. O, tu klejem poklepane, pięknie. Pójdziemy do góry teraz. O, tutaj na schodach. Nad schodami tutaj, o. Taki plafonik, to też z Castorana kupowaliśmy. Plafonika, 5 lat gwarancji. Fajny, ładnie świeci. A tutaj coś takiego, nie? Jeszcze. Jeszcze Elwirka chciała taki właśnie, żeby centralnie tutaj na klatkę schodową, żeby jeszcze palił, nie? Także spoko. O, widzicie, wszędzie anemostaty już też pomontowałem, nie? Żeby było ładnie. Tutaj wiadomo, łazienka to jeszcze jest w planach na później. O, widzicie, a propos, nie? Ja robiłem na tego specjala, na tą zaprawę, którą się daje i nie trzeba taśmę dawać, nie? Na łączenia płyt niby. No i tutaj wzdłuż, tak jak płyty leciały, może też dlatego, że nie robiliśmy nabijankę i dlatego tak. W każdym razie tutaj na łączeniach, to są te łączenia, które nie wypadały na, bo profile szły tak, nie? Wzdłuż profile szły, o. Tak, a tutaj w poprzek nie było, no i te łączenia, rysy się zrobiły praktycznie od razu po pomalowaniu, nie? No i trzeba było co? Trzeba było nożyk zrobić freza i wkleić taśmę, nie? Siatkę wkleiliśmy tam, też z tym samym na spękanie, ale już ze siatką, nie? No i jak na razie fajnie nic się nie robi, to jeszcze będzie trzeba szlifnąć. No, także, ale w tych innych miejscach, na przykład w tych podłużnych łączeniach, gdzie były podłużne łączenia płyt, o, łapostrość. To nic się nie robi, żadnych rys nie ma, także... No zobaczymy, przynajmniej na razie się nic nie robi, nie? Także ogólnie drugi raz już bym dał siatki, nie ryzykowałbym, nie? No i tutaj a propos tych łączników, nie? Tu mamy właśnie tą seria, ta
Simon 10, wiadomo, nie, bo to wszędzie do całego domu te krajmy. O, to sobie zrobimy właśnie gniazdko szybkiego reagowania, na przykład jakiś tam odkurzacz podłączyć sobie, tam sprzątnąć. To się nie musimy schylać gdzieś tam na czworaka, tylko sobie normalnie tutaj na wysokości, na stojaka sobie podłączamy wtyczkę. Odkurzamy sobie pokoik, nie? Także to jest wygodne, nie? To polecam, żeby każdy tak sobie gniazdko zrobił przy łącznikach, nie? No i tu mamy roletowy, nie? I te roletowy działają tak, że wciśniesz, to roleta idzie na dół, nie? A jak puścisz, to on odbija, nie? No i to jest dobre i niedobre, no bo musisz stać przy tej rolecie i czekać, aż ona się opuści do końca, nie? A tutaj światełko, nie? Tak było, nie? Cyk, cyk. No, ogólnie fajnie, nie? No i tutaj o, tutaj już mam też gotowe te gniazdko właśnie, no, telefon i internet, nie? Gniazdko. Tutaj, no, tu jakieś można sobie w RTV, jakąś RTV-kę czy coś takiego w sypialni postawić, nie? Tutaj będzie łóżko sypialniane, też jakieś szafki pójdą tam, gdzie kontakty, nie? No, także spoko, nie? I tak powoli, o. Powoli do przodu. Tutaj takie plafony, one mają średnicę. Jaką one mają średnicę? One mają te plafony średnicę, no, wiecie? 42,5 cm mają średnicy te plafony, nie? To takie, po takim plafonie właśnie tutaj, o, tu będzie taki plafon, nie? Cyk. Plafon to chyba tak się nazywa, nie wiem. To ogólnie to takie jest, jak się kiedyś tam te diody przepalą albo uszkodzą, no to wtedy się całość wymienia, nie? Bo tutaj jest tam diody wbudowane, nie na żarówki, nie? No i trzy rodzaje tam ustawień. To jest na zasadzie, raz klikniesz, to masz 200 lumenów, nie? Drugi raz klikniesz, czy tam dwa razy klikniesz, to 2000 lumenów barwa ciepła. No a jak trzy razy klikniesz, to masz 380 lumenów, taki właśnie to jest, czyli to takie jest światełko słabiutkie, żeby nie raziło, może w nocy jak idziesz siku czy coś takiego, nie? No, także takie 100, chyba 130 zł jeden taki, nie? Ale myślę, że warto, takie, to są fajne takie światła, nie? Ja wolę taki duży jeden plafon dać, niż na przykład miałbym dać tutaj w tym pokoju, załóżmy, nie wiem, takie, wiecie, po ileś tam, co jakiś czas po dwie lampki jakieś, te małe takie, to tak myślę, że fajniejszy jest taki duży plafon, nie? No i co dalej? No i to tak to wygląda, nie? I powoli jedziemy z koksem dalej, nie? Wszystko ogólnie jest na biało pomalowane. Wszystko jest na biało. Tu widzicie, z Ikei meble kuchenne cały czas jeszcze czekają. Już mamy podłogę skończoną. Także to już jest tylko kwestia czasu, jak zaczniemy je składać, nie? Myślę, że już w następnym tygodniu już będziemy je składać normalnie, te meble. Będzie też zabawie na pewno z nimi, nie? Także no, idzie robota ogólnie. Do przodu. I co? No, cały czas się czaję do tego odcinka właśnie, żeby tam te koszty podtrzymować, ale uwierzcie mi, że nie ma kiedy, bo trzeba zapierdzielać, nie? No. Dobra, to co? Dzięki. Trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko. Na razie.